Jakuby, przydrożnego handlarza. A Iwona filmuje z samochodu i boi się wyjść, bo lata koma. Jeden, bo resztę już odgoniła Agnieszka. To jest nasz bucik. Tak? Ona jakieś dziewczynki. Są szpinki do włosów. Wszystko ma. Wszystko. Pierścionki, kolczyki. Ładny takim tym, nie? Taką po worku z tym. Worek z... Po mące albo po tym, nie? Zobaczcie, dopiero jest początek pory małpy, czyli potem będzie to nie do przebicia. Ojej, ale się tu przelewa. Aż się przelewa. Zarek mówi, że nie mamy się co bać, ale ostrożnie. To ciężka. Tak? Czekaj, ja może sobie włączę, wiesz co, na wszelki wypadek. 4-4. Może nalała, włączę, wiesz, jak się zakopiemy. Nie, nie powinniśmy. Ale jak uważasz? Wiesz co, ten kawałeczek. Tak. Ale masz już czwórkę. Tak. No już. Tak. Chodzi o to, że to pod spodem jest twarda, ubita ta ziemia. Ale jak płynie woda, to może wypływiesz, wyżłobić w ciągu nawet godziny. Jak się zakopiemy, wiesz, gdzieś na dole, to wtedy byłoby niedobrze. Tak. Nie wiadomo, co jeszcze przed nami, to możemy zostawić. Też jeszcze jest jedna woda i chyba następna. Ale to już malutka taka. I to mówię, więc, że to jest dopiero początek pory mokrej. Wiecie, że już ja myślę, że za miesiąc ona będzie nie do przebrnięcia. Początek pory mokrej? Początek dopiero, tak. Bo to jeszcze tu grudnia będzie padało, bo ile jeszcze czasu jest, nie? I wtedy ta Maryka się bardzo szybko zapełni. O, popatrz, jaka głęboka.